Halo, na kanale dzisiaj się kitram w łazience w galerii handlowej, tak jak ostatnio wspominałam na vlogmasie, z tymi ręczniczkami do rąk. I jest dzisiaj Black Friday, czyli ja nagrywam to kilka dni przed tym, zanim to zostanie umieszczone, więc nie jest tak jak na vlogmasach, że filmy pojawiają się jeden dzień, są nagrywane jeden dzień wcześniej lub tego samego dnia. No bo chciałam zacząć tą serię od tego jarmarku bożonarodzeniowego, a on już był tydzień wcześniej i dlatego pewnie na dniach dopiero będą na bieżąco vlogi, a jak na razie są troszkę wcześniej niż data, która powinna być. Ale myślę, że nikt się tym nie będzie przejmował, tematyka świąteczna będzie, a że jest Black Friday, no to przyjechałam do galerii popatrzeć może z jakimiś prezentami świątecznymi. Powiem wam, że jest tyle ludzi w galerii, że ja czekałam w parkingu podziemnym, aż jakieś miejsce zwolni, no bo wszystko zajęte i przed galerią, niedaleko tej galerii jest tak jakby pusty plac, co jest jako parking, też wszystko zajęte, no ludzie naprawdę szaleją, a jest 14:15, ja dopiero co skończyłam chwilę temu pracę i prosto przyjechałam tutaj do galerii, więc masakra. Pamiętajcie, że też te ceny Black Friday, to nie wszystkie są takie na okazjonalne, jak być powinny, dlatego nie dajcie się nabrać, ale mimo wszystko idę zobaczyć za jakimiś tam gratami, tak więc zapraszam na vlogmas numer 4. Proszę bardzo, nawet mamy gazetkę dotyczącą promocji. Zaraz sobie gdzieś siądziemy i przyjrzymy coś ciekawego. Oho, widzę, że już jest przygotowana stacja na prezenty. I to jest spoko, ale w Polsce chyba w galeriach też już to jest. Że jest to darmowy papier do prezentów, tu macie akurat taki. Ale w każdej galerii jest inny, jak ta rolka się skończy, pewnie będzie inna. Powinna też być gdzieś wstążka, jest wstążka. I można od razu kupione prezenty spakować. Więc fajna opcja. Co my tu mamy ciekawego? Tyle jest tych gratów w gazetce, że niestety nie będę mogła spamiętać tych wszystkich promocji, dlatego przejdę się po sklepach, na których mi zależy. Kurtka zimowa by się przydała. Nie wiem, czy coś ciekawego znajdę. Chciała taką dłuższą puchówkę, ale ja będę wyglądała jak taki liliputek w takiej. Ale jak ciepło po kostki by było. No nic, idę najpierw do sklepu XXL. Jest to bardziej taki sportowy, bo chcę tu znaleźć prezent dla mojego dziadka. Zostańcie ze mną. Oho, może nie będę musiała iść do XXL. Chciałam mojemu dziadziusiowi kupić właśnie taką odzież termiczną z wełny merino, żeby było mu cieplutko, bo mój dziadziuś to zawsze tak, jakby było lato, a potem przeziębiony, dlatego mówię, nie, 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 ukochana wnusia Paulinka, chociaż kiedyś na pytanie, dziadek, twoja ukochana wnusia przyjechała? To on mówi, Kasia? I wtedy mi podpadła Kasia, to moja siostra, która również ma kanał na YouTubie, do którego was serdecznie zachęcam, żeby obejrzeć, wpaść, zobaczyć, zostawić komentarz. Jej na pewno będzie bardzo miło. A dodatkowo jej filmy są bardzo przyjemne dla oka. Kasia dodatkowo mieszka w Stanach, więc możecie zobaczyć, jak tam wygląda życie. Zapraszam serdecznie. W opisie pod filmem będzie link, albo możecie wpisać sami w wyszukiwarce YouTube. Nazwa kanału to Florydzianka. Tyle tu przy tym gadam, ale koniec końców, z tego co widzę, to jest 50% jakiś poliester, czy może to jest jakiś polinamid, nie wiem, jakaś tam inna odmiana, ale tylko 50% tej merino ul, a za tą cenę to myślę, że już powinny być stroje 100%, dlatego idziemy dalej. No i jesteśmy w XXL, w tamtym sklepie, no niestety nic takiego fajnego nie znalazłam. A cieniutko ta kurteczka, oglądałam ją na necie. Się wydawała grubsza, a to takie cieniuteńkie. Idziemy szukać odzieży termicznej dla dziadziusia, bo obiecałam mu, że mi święty Mikołaj przyniesie mu prezent. Dziadziuś, słowo się rzekło. Oczywiście jest już sezon na narty jak najbardziej. Na jakieś ślizgawki, tyle, że nie ma śniegu nadal, ale już można się zaopatrzyć. Fajne są takie sweterki właśnie z motywem śnieżynek, tu akurat dla facetów. Może znajdę coś dla siebie przy okazji, nie planowałam, ale sweterków nigdy dość. Zwłaszcza, że tutaj pogoda jak najbardziej zachęca do noszenia ich. Jestem na dziale z plecaczkami, kuchenkami takimi polowymi. Tam przed chwilą były namioty, już mam chęć iść w góry. Tak jak byliśmy w lato właśnie pod namiotami, no to jest takie super.
Wiecie, że ja zanim przyjechałam do Norwegii, to nigdy nie byłam pod namiotem. To było takie moje ciche marzenie, żeby iść pod namiot kiedyś. No, fajne przeżycie, super. Polecam każdemu, zwłaszcza gdy macie takie piękne widoki zazwyczaj prosto z tego namiotu. No, coś pięknego. Proszę, gdzie ja tu jestem? Co my tu mamy? I z czego to jest? 55 merino i trochę poliestru. Jest to same merino. Idę dalej. To chyba nic po mnie. Kurtki też jakieś takie bez szału. Zazwyczaj właśnie te takie puchówki, one są takie duże. Ja wolę jakąś zarysowaną talię, jakąś figurę, tak wiecie, ukształtowaną, a nie taka tuba. Co my tu mamy? No tutaj też jest taka tuba, po prostu bez żadnej talii, ani paska, żeby to trochę podkreślić. Idę do wyjścia. Ja widziałam pojedyncze właśnie tę odzież termiczną, a tutaj zobaczcie, całe ściany. Ajajaj, już coś tam w łapie mam, zaraz muszę przejrzeć. Musiałam się pana zapytać, bo tutaj jest 225 gram, a na moim nic takiego nie ma, żadnej informacji. Pokazuję mu, on mówi, ale to jest dla dzieci. Ja mówię, no a się mieszczę w rozmiarze 164 cm. Tak więc podsumowując, pan za dużo się tu nie dowiedział, który tutaj pracuje. Powiedział, że są bardzo podobne, bo one też są dwuwarstwowe. A tu macie taką koszulkę za 700, a tu jest zestaw dla dzieci, ponieważ mały rozmiar, za 500, więc po czym biorę to? Może minimalnie to jest cieńsze, nie jestem pewna, ale mimo wszystko wolę mieć za 502 niż jedno za 700. Janusz. I co miałam kupić dla dziadziusia? Już patrzę, a tu kurteczka w ładnym niebieskim kolorku i taka przyjemna się wydaje. A takieś czapusie na łeb. I już tak krąży i krąży. Idę zapytać, gdzie są, gdzie jest taka odzież termiczna dla facetów, bo tu cała ściana była, ale wszystko dla kobiet. Na szczęście musiałam pytać, obok jest, tylko trzeba po prostu się rozejrzeć. Szukam dla dziadziuni. No i tak to jest. Zestawy są tylko do połowy, mają tą poziom ciepła. Wiecie, o co chodzi? A jedynie pojedyncze, tak jak macie gadki, są na 100%, więc dziadek musi poczekać ze swoim zestawem, bo nie ma nic ciekawego. No i zestaw dla mnie kupiony, a dla dziadzi jeszcze nie, więc będę musiała coś poszukać, ale że jest naprzeciwko mnie princess, no to idę zobaczyć, bo tu świąteczne graty. I znowu jamnik, tak jak było w Helgelandzie, ten co ogonkiem machał. Widzę, że niektóre rzeczy to było na pewno rok temu, bo mi się kojarzy. Tutaj też kupiłam takiego ładnego jelonka. To jest mój jelonek, jeszcze mam jednego, który po prostu leży. Ja kupowałam na jakieś promce, teraz jest 3 za 2. Ale ja chyba miałam jakąś minus 50, to chyba po świętach było, nie jestem pewna, już nie pamiętam. Spoko wygląda taki efekt takiego jakby stłuczonego szkła, podoba mi się to. Bardzo ładny zapaszek przed chwilą sobie powąchałam. Nie znam się w ogóle na zapachy, tylko wiem, czy coś mi się podoba, czy nie, i ten mi się podoba. Świąteczny nastrój, zapach, tyle wam powiem. Kilka śmiesznych bombeczek. Wszystko szklane. Jakieś cukierkowe miseczka. O, kubeczek, reniferek. 130 koron. No, nie mam żadnego świątecznego kubeczka. O, albo taki Mikołaj. No jeszcze pomyślę, może się dorobię jakiegoś. Idziemy dalej szukać. Już miałam wychodzić i co? Taka zaśnieżona sarenka, czy tam jelonek. Sarenka chyba. O! Śmieszna, taka jakby choina. Crazy. Dobra, idę sobie. Ile to kosztuje na przyszłość? 80 koron. Powiem wam, że stopy mi się zaraz ugotują. Na dworzu zimno, ale w galerii ciepło. Daleko nie przeszłam. Mamy tu home and cottage. A, ale śmieszne. Takie leciuteńkie to jest, jakby wiecie, z drewna. Albo oklejone tylko taką korą. 250 koron. Bombeczka, ho, ho, ho. Jakaś taka maleńka jakby lizak. Jakieś takie baloniki. A tu? Chyba, że marshmallow pewnie, że pianeczki do gorącej czekolady. A nie, popcorn napisany jak byk.
co roku to wymyślają. A to no co to, Stewart malutki? Bambik. Kurde, nie wiem czemu, ale mi się skojarzyło, że mojej mamie to będzie się podobać, bo tu się tyle dzieje. Moja babcia w maszynie do szycia miała różne takie koraliki, tak mi się to pamięta, aż do dziś. Taka, to była taka szafka, z której ta maszyna wychodziła. Takie szaleństwo. I tu większe te sarenki. I tu takie śmieszne. Ile one kosztują? 80 koron. Taki shop pracz. A bardzo mi się podoba, jak właśnie w tych sklepach zostawiają stoły. No zobaczcie, jak cudownie. Jakie ciekawe te kieliszki. Ile taki kieliszek kosztuje? 101, no jaki ładny. No czasem naprawdę lepiej uzbierać troszkę pieniędzy i kupić jedne, a porządne. Worki na prezenty. A taki worek. Ile kosztuje? Kasia kupiła kiedyś Dominikowi taki z Ameryki, w tym były prezenty, no tak super to wyglądało. Mikołaj to podłożył i nara, nie? Tylko, że tam jeszcze było imię dziecka i czy był grzeczny, czy niegrzeczny. Jak niegrzeczny, no to nie dostanie. Że pusty worek, czy tam węgiel w środku, już nie pamiętam. Patrzcie, jakie fajne te kieliszki, takie dziwne. To jest cała seria, bo te kubeczki też są takie pociapane w kropeczki. W ogóle to jakie jest fajne. 200 koron. Mm, 750 koron, chyba nie ma promocji, ale jakie cudowne w dotyku. Taki jakby polarowy ten koc. Taki zestaw na zimę. Mam niby czerwony, ale takiego nie mam. Nawet kocyk jakby komuś się wymarzyło. Bardzo fajny. 1200 koron. Ale jaki gruby, taki mięciusi. A tu mamy coś dla misiaków. Misiaczka z pieskiem. Tutaj na karmę pojemniczek albo jakieś smaczki. No super. Anton dla kota. Ale śmieszna to ta rybka. 150 koron. Jezu, jakie ciężkie do mycia, to masakra. Sucha karma i nic więcej w tym. Te lustro zakurzone. Gorzej niż moje w domu. To takie ciekawe rzeczy są właśnie, jak ktoś ma chyba takie bele w salonie. No, to może sobie takie coś zrobić i już wygląda to tak, wiecie. Chyba, że to nie na sprzedaż, ale chyba na sprzedaż. Tak. Klimatyczny, jak lubić taki rustykalny właśnie styl, to ten sklep jest jak najbardziej dla was. No zobaczcie, co to są za rzeczy. Taka jakaś miednica to się nazywa? I dywaniki w takim czymś, takim się podoba. Bym chciała położyć taki w domu u nas. Muszę z Danielem to przedyskutować. Właśnie coś w tym stylu, żeby łatwo też odkurzacz jechał. Pierwszy raz jestem w tym sklepie, bo rzadko wchodzę na to piętro w galerii. To jest chyba jakieś butik w stylu może second hand, jakieś rzeczy używane. 10 koron, przykładowo Mikołajek. Jak ja lubię jakieś takie sklepy, bo tu nigdy nie wiadomo co się znajdzie. Zobaczcie, jaki domek dla lalek też kiedyś, to jakbym taki miała, to chyba padła z wrażenia. Lustro, nawet jest tu rolka na papier, to są jakby płytki, to jest prawdziwa płytka. Nie wiem, czy ktoś sam robił komuś taki domek. I takie cudo za 300 koron. Patrzcie, nawet tu było miejsce na... Boże święty, karnisz. Lampa elegancka, jeszcze do prądu podłączona, więc to się świeciło. I tu kinkiet. Oh my god, a to... Nie. Strych nawet, no zobaczcie. I to tylko 300 koron. What? Śmieszne. Oj, cenę odkleiłam. 50 koron. 20 koron, widzicie? 350 koron. Śmieszny stary wózek vintage. Kurczę, tu znalazłam takie serwetki. Kiedyś one były tak w Polsce popularne. Nie wiem, czy nadal są, raczej nie. Każdy miał pełno w domu, takie coś leżało i coś na tym, albo na każdym stoliczku i tak dalej, no. I myślę, że ceny tu są dużo niższe niż w Freteksie. Takie coś 60 koron. Takie coś 60 koron, a w Frytaksie pewnie by kosztowało ze 100 ileś. A to są jakieś takie
Afrykańską tu za 600. No to jednak drożej. Myślałam, że wyskoczą z jakąś niską ceną. Miałam takie lalki ceramiczne. O, i to są właśnie, jak kiedyś wspominałam na vlogach, te świąteczne trole norweskie. One nie są zbyt takie przyjazne z twarzy. Właśnie takie są podejrzane. O. Teraz robią bardziej takie cute. Niby też mają jakieś takie różne minki, ale nie aż takie. No i tak nic nie kupiłam, ale dobrze wiedzieć, że jest coś takiego. Jadę na dół i za mną macie tą super choinkę z ciufcią, którą stawiałam w którymś vlogu. Sparowałam do Meny kupić sałatę, już słyszałam bułki, pomidory, czosnek, a teraz jeszcze znalazłam mięcho, które to jest bardzo popularne przed świętami, na święta. I myślę, czy by nie kupić. Monia bardzo poleca, że tylko do piekarnika i gotowe. Wezmę i sobie zrobię w weekendzik. Jeszcze pokażę wam, jak to cenowo wygląda. Takie wielkie są 90 za kilo. A takie mniejsze już z przyprawami 99. A tu z drugiej strony mamy... O, tu już są przygotowywane na święta i te piny siot z owcy. Tutaj to jest tradycja wigilijna. 500 koron prawie za kilo. Powiem wam szczerze, że nie jadłam nigdy tego, ale jakoś też nie zachęca. Nie zachęca i to się bardzo długo gotuje z tego, co kojarzę. Więc w sumie po tylu godzinach gotowania naprawdę może być spoko. Może gdzieś do restauracji z Danielem wejdziemy, żeby tego spróbować. No i koniec końców nie kupiłam tego, po co przyszłam. Dziadek dalej nie ma prezentu. No ale to nic. Szukać teraz Nissana, gdzie ja dokładnie zaparkowałam. Gdzieś chyba niedaleko. Idziemy. No i na zakończenie tego vloga jeszcze spadł nam śnieg, ale jest plus jeden, więc wszystko już się rozpuszcza i będzie ślizgawka i tyle. Co kupiłam? No i zobaczcie, jaka urocza jest ta torba. Nie wiem do końca, czy ten print tak miał być, ale chyba tak, bo niektóre są ok, niektóre nie. Nic specjalnego nie kupiłam. Crispy salad, taka chrupiąca sałata. Moja flaszka z roboty. Ten zestaw Merino. Te mięsko, które sobie jutro zrobimy. Buły 3. Pomidorki, czosnek. I zaraz chyba będą jakieś hamburgery na obiadzik. Dzięki, że mi towarzyszyliście we vlogu numer 4. I widzimy się chyba w piątce, co? Tak więc dzięki za oglądanie. Wpadajcie na Instagram ikkestressvlog. I do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Pa, pa!